Dziękuję bardzo. Przede wszystkim myślę, że spotkanie było bardzo interesujące dla wszystkich zgromadzonych. Dwa zespoły starały się zwyciężyć. Wygrał zespół gospodarzy, przepraszam. Wygrali moim zdaniem dlatego, że w drugiej połowie tyle mój zespół się zagotował niepotrzebnie. Młodzi zawodnicy zaczęli grać bardzo impulsywnie, zaczęliśmy się bić niepotrzebnie z rywalem. W pierwszej połowie graliśmy bardzo mądrze taktycznie, staliśmy w swojej strefie. Rywal nie miał tylu sytuacji, praktycznie bodajże chyba w 15, gdzie dopiero był pierwszy faul. Gra była spokojna. Myślę, zespół gospodarzy nas atakował, dobrze się broniliśmy, skontrowaliśmy dobrze raz, było 1-0. Wybroniliśmy karnego, wybroniliśmy przewagę 4-3. Później niepotrzebnie wkrada się bardzo duża nerwowość, dużo stykowych sytuacji. No i niestety, no, tak doświadczony zespół to wykorzystał, większe doświadczenie zespołu gospodarzy. Wypunktowali nas w końcówce. Próbowaliśmy zapanować nad tą euforią na ławce, żeby jednak dobrze się ustawić. Gubiliśmy strefę, gubiliśmy krycie. No myślę, że to dlatego przegraliśmy. W końcówce spotkania mieliśmy jeszcze super sytuację. Chyba 2 czy 3 razy strzelaliśmy praktycznie przy leżącym bramkarzu. Nie wiem, jak to nie wpadło, czy to wina strzelca, czy wina bramkarza. Myślę, że wina strzelca, bo bramkarz praktycznie leżał na ziemi, a my zamiast strzelić do góry, zakończyć to spotkanie. Wprawdzie strzeliliśmy na 3-3. Jeden sędzia pokazał rzut rożny, my go wykonujemy, strzelamy. Za chwilę drugi sędzia gwiżdże jeszcze przed strzałem. Na chwilę pokazuje od bramki. Nie wiem, w którą stronę było, też mi się wydawało, że piłka była gospodarzona, ale no, skoro jeden pokazuje, wykonujemy, no to coś jest nie halo. No to albo niekiedy się zdecyduje jeden albo drugi, bo tak naprawdę w samym końcówce skrzywił nasz sędzia nieprawdopodobnie, już nie mówiąc o czerwonej kartce. O zagranie może nie było celowe, no fakt, zasłonił bramkę, mieliśmy korzyść, jest czerwona kartka, szkoda, Marcin nie będzie mógł zagrać w kolejnym meczu. Ale nie mamy się na pewno czego wstydzić, zagraliśmy z dobrym zespołem na wyjeździe, prowadziliśmy przez dużą część spotkania. Szkoda, że przy 2-1, jak był wynik 2-1, że bardzo szybko straciliśmy tą bramkę na 2-2. Myślę, że to był taki kluczowy moment. Jeszcze raz gratuluję gospodarzom i niech walczą o Mistrzostwo Polski. My mamy swoje cele, do których będziemy dążyć. Dziękuję bardzo. Gratuluję zespołowi gospodarzy zwycięstwa. Myślę, że to było zwycięstwo walczone w bólach. Tak jak trener, przedmówca powiedział przede mną, były dwa kluczowe momenty według mnie, bo też miałem okazję obejrzeć drugą połowę z trybun. Przede wszystkim koniec tej gry w naszym osłabieniu, kiedy dobrze broniliśmy, zespół przeciwnika praktycznie nie oddał strzału przez te 1,5 minuty. Nagle tak jakby przestaliśmy realizować założenia taktyczne, cała gra się posypała. Jednak strzeliliśmy bramkę na 2-1, no i ten chyba, tak jak trener powiedział, decydujący moment, kiedy po, nie wiem, 10 czy 15 sekundach traciłem bramkę na 2-2. Później daliśmy się pogoni zepchnąć, miał więcej sytuacji w drugiej połowie. No my mieliśmy za to dużo sytuacji w pierwszej połowie, których też nie wykorzystaliśmy, a mogliśmy podwyższyć ten wynik z 1-0 na 2-0. Już by było, myślę, w drugiej połowie spokojniej, może nie byłoby tego karnego i tej czerwonej kartki dla mnie. No szkoda na pewno tej końcówki. No przede wszystkim muszę pogratulować Koli, bo to co wybronił w tych ostatnich sekundach, to jest dla mnie nieprawdopodobne. Także chyba już nie będzie moim kolegą, bo lubię go, ale... jeszcze żartuję, jeszcze raz gratuluję. No i niestety wracamy w tą drogę do Gliwic długą, bez punktów. No będzie smutno, ale trudno. Podnosimy głowy, walczymy o kolejne zwycięstwo w następnym meczu. Ja oczywiście cieszę się ze zwycięstwa. Dla nas najważniejsze są punkty. Myślę, że mecz jak najbardziej wyrównany. O tą jedną bramkę byliśmy lepsi, popełniliśmy zdecydowanie mniej błędów, które notabene w ogólnym rozrachunku wyglądały tak, że te 3 punkty tutaj zostają. Przeciwnik wzmocniony w przerwie, piekielnie trudny rywal. Natomiast no, cieszymy się bardzo, że mamy go już za sobą. W przerwie powiedzieliśmy sobie, jak chcielibyśmy grać w drugiej połowie, jak chcielibyśmy zmienić tą naszą grę. Między innymi te nasze wskazówki przyniosły dość szybko rezultat, także cieszę się, że gdzieś tam znaleźliśmy receptę. Myślę, że nasza determinacja i dążenie do zwycięstwa można było widzieć od początku do samego końca. Myślę, że nikt z zawodników nie myślał o remisie. Graliśmy z wiarą, że ta bramka padnie. Tradycyjnie Kola w rolach głównych nie pozwala nikomu wejść do klatki na tą chwilę. Myślę, że cały czas potwierdza swoją klasę. Chwała mu za to, zespół na pewno mu dziękuję. Zresztą było to widać po ostatniej syrenie. Także główny autor zwycięstwa jest wszystkim znany, ale cieszymy się, bo to wygraliśmy my, wygrał cały zespół, także dążymy dalej. Wiemy, że teraz czekają nas jeszcze cięższe spotkania.
przerywane meczem pucharowym, także mam nadzieję, że odpoczniemy bez kontuzji i dalej dążymy do swojego celu. Dziękuję. Powiem tak, że chciałem podziękować drużynie z Gliwice. Naprawdę ciężkie warunki nam stawili dzisiaj. Naprawdę był fajny mecz. Mam nadzieję, że się podobało kibiców i kibiców zapraszamy na następne mecze. Dziękuję za pochwałę, ale na te 3 punkty nie pracowałem, tylko ja pracowała cała drużyna i te 3 punkty zdobywała drużyna, nie zdobyłam ja. Także ja dziękuję chłopaku naprawdę za drugą połowę, że za pierwszą połowę naprawdę spaliśmy tą pierwszą połowę. Nie byliśmy, nie wiem, tam, co się stało. Się cieszę z tego, że wychodziliśmy na drugą połowę i pokazywamy, że naprawdę umiemy grać i potrafimy to zrobić i strzelamy 3 bramki. To bardzo się cieszymy z tego. Szkoda też, że nie mogliśmy przez 4-3 to jeszcze wykorzystać, ale to już wiedziemy, co mamy, na czym mamy pracować, na treningu będziemy pracować, także wykorzystać takie sytuacje. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i mówię, że dziękuję kibicom, naprawdę dziękujemy kibicom, że jest naprawdę wszystkim się gra tutaj ciężko, oprócz nas w Szczecinie, każdej drużynie się gra ciężko i dlatego, że mamy fajne kibice i my to im dziękujemy, że są na naszych mieście i kibicują nam. Dziękuję bardzo. Czy ma jakieś pytania? Ja miałam pytanie do trenera Szczega, panie trenerze, No, powiem szczerze, że to było jedno z rozwiązań taktycznych, ale z wiadomej racji nie chciałbym zdradzać, co to było. Myślę, że zawodnicy słyszeli to w szatni, co mają zrobić, to zostało wykonane. Spokojnie mogę stwierdzić, że z tego padły bramki, także to są nasze przemyślenia dotyczące pierwszej połowy. Cieszymy się bardzo, bo tak jak powiedziałem, zawodnicy wiedzieli, co mają zagrać i to zrealizowali. I to w pierwszej połowie nam nie wychodziło, ewentualnie brakło podjęcia decyzji w tym czymś. Natomiast no, najważniejsze jest to, że w sieci były 3 bramki w sieci i wiara i determinacja cały czas do końca i to jest najważniejsze.